Cześć, na nadbudowie, remoncie starego domu. O, próbujemy się dostać na górę, dobra. Dzisiaj kontynuacja oczywiście z łazienki. A tutaj sobie przy okazji, o, testuję, wam pokażę. Może ktoś będzie chciał kupić buty z Chin, robocze. Drugi dzień nie mam dzisiaj na sobie. I ja na razie znalazłem tylko jedną wadę. Zawsze chciałem mieć ten system, tylko u nas te buty strasznie drogie, a chciałem jakieś lżejsze buty, bo straż w tych, no, swych roboczych, tych z blachą i ten są po prostu ciężkie, nogi bolą po całym dniu. Tu mamy plastik, nie blachę. Tu w środku jest ta wkładka w podeszwie, żeby się nic nie przebiło. Jedynym mankamentem na razie, jaki mnie trochę wkurza, to jest ta wkładka. Ponieważ ona jest tu dosyć delikatna, znaczy mięciutka, i przy wyciąganiu nogi potrafi się zawijać. Przy chodzeniu jeszcze mi się nie trafiło, ale przy tym, jak wyciągam stopę z buta, potrafi się ściągnąć. Tak więc, miały być inne, ale nie było takiego rozmiaru. Czyli miały być bez tych, jak ja to mówię, krowie placki, krowie stopy. No i tyle. W sumie, jeżeli chodzi o te buty, no ja na razie nie narzekam. Są, powiedzmy, spoko. System się spisuje jak najbardziej. Koszt koło 100 zł. Buciki. Właśnie muszę sobie podciągnąć. O, dobra. Nieźle wam powiem. Wszystko zależy to, jaki butów jesteście przyzwyczajeni. Bo jeżeli chodzicie w butach za 80 zł, to te będą super świetne i mega fajne. Ale jeżeli na co dzień chodzicie w kółko w butach, czyli za parę stówek, jakieś firmowe, oryginalne, to możecie mieć uczucia takie mieszane. Ja na co dzień chodzę w butach za około 200 zł, tak więc są mniej wygodne niż te buty, co się chodzi na co dzień, ale wygodniejsze niż te tanie robocze. I to jest najważniejsze. Dobra, na czym teraz ja to skończyłem? Chciałem powiedzieć, w tamtą stronę nie patrzeć na ten syf. Na wełnie. Wiem, to tak ciulowo to wygląda, ale ja tu tylko dziurę zapchał między stelażami. Ile tu było? Dawałem 24 przynajmniej, mi się wydaje. Tak, to w 25 w porywach. I tu muszę wyciąć takie max. Na 30 to chyba za ciasno będzie. Takie 28. 28 na 24. 28 na 24. No takie 28 faktycznie. Czy ja mam tu jakieś kawałki jeszcze? To by było. Czy jeden taki i nie muszę nic ciąć. Ale raczej nie znajdę. Tu jest sama drobnica, tamta grubsza. Grubsze. Dobra, coś się zmodyfikuje z tych dwóch. Trzeba wykorzystać wszystko, nie? Dobra, nożyk. A wszystko porozwalane, nie? Jak zwykle. I będziemy rzeźbić. A, tutaj też mamy jeszcze kawałek przecież. O. To coś się z tego wykombinuje. Zara. Ale to nie ma 24. No takie w sumie ma. Ile mówię? 24 na 20... 8.
Tak. No, 28. Tak, pierazy drzwi. To jest w tą stronę, to tak. W sumie to zrobimy tak, bo tu jest krzywo. O. Teraz tylko tego zęba trzeba tu wyciąć. Zobaczymy, czy wyjdzie. Pewnie nie będzie pasować, ale spróbować warto. Nie ma, nie jest źle, wam powiem. Tu trochę dziura mi wyszła, ale zaraz coś tam się wsadzi. Żeby nie wiało, trzeba zatkać. I teraz drugą mańkę. O, moja ulubiona czynność, czyli klejenie po izolacji. Oczywiście, że tu jest to moją ulubioną czynnością. Kuźwa, jak ja to miałem zrobić? Tam nie sięgnie. Ale lepiej kleić na dole niż tu. Aha, kurczę, nie mogę na całej listwie przykleić, zapomniałem. Ciekawe, czy się będzie trzymać wystarczająco. Znaczy powinno. Trzymaj się. Czemu ja sobie nie wziąłem drabiny drewnianej? Żebym mógł sobie teraz... Aha, chyba za szybko tam przykleiłem. Bo nie mogę teraz naciągnąć. Niech to szlak. No, za szybko przykleiłem i mi się z klinami idzie. No, ale trudno się mówi. Tego i tak widać nie będzie. I nastała ciemność. Oh,
Sięgnie? Powiedz, że sięgniesz. Nawet sięgnie. Teraz tylko pod spód czy na wierzch? Robimy na wierzch. To się nazywają oszczędności paroizolacji. Aj, daję radę przykleić to w powietrzu. Może nie zbyt to estetycznie wygląda. Ale jest dobrze. Wiadomo, lepiej by było na profilu, bo jeszcze później płyta to ciśnie, więc nie ma szans żadnych, żeby ta taśma w jakikolwiek sposób się wtedy odkleiła, nawet od temperatury. Aczkolwiek ona się nie powinna w ogóle odkleić. Tu nie sklejam. I znowu widno. Jak ładnie tutaj pasuje. No, nawet nie trzeba je kleić, teraz tylko tu płytę wsunąć, żeby to przycisło i się będzie trzymać. Dobra, a to jak to zrobić? W tą stronę czy w tą stronę? Albo to zostawię na razie. Jakby była cały bok robiony odtąd, to akurat tu też by się wywinęło to całe. A tak będzie trzeba tu jeszcze sztukować, niestety. Ale żebym bałagan narobił. Ale praktycznie kończę już paroizolację. Zostało mi tylko posklejanie tutaj tych narożników. Tam już jest przy oknach sklejone, tu na dole sklejone. Tylko tu jeszcze, te węzle, tu muszę to ścisnąć, żeby później płyta ładnie to szła, żeby mnie to mi tu nie ciągło. Dobra, wejdzie tu płyta. Powinno chyba wejść. Zobaczmy. Tak, nie ma problemu. Niby powinno być spoko. Będzie Lux Marina. Kiedyś. Dobra, teraz trzeba szukać przewodów. Gdzie ja je wsadził i wentylacja. Tu i tu. Gdzieś. Ty. Chodź tu do mnie. Za większą dziurę zrobię nie było. Teraz pytanie, która to jest strona ta krótsza? Dobra, mamy. No gdzieś tu. Tu jest luźno po to, że tu halogen będzie, tak żeby tu żarówka miała też miejsce. Wiecie o co chodzi. Żeby nie cisło. Kurde, na cię tu była ta rekuperacja. Gdzieś tu, nie?
To chyba nie jest plama na tym, tylko tu iść dziura, tak? Dobra, mam dziurę. Dobra. Jak już dziura zrobiona, to chyba o tym nie zapomnę. Ale teraz tak. Tylko ten jeden przewód jeszcze i wyciągnę, żebym nie zapomniał. Bo faktycznie, zanim ja się przebiorę, zanim dojadę, to żony już nie będzie w domu. Trzeba lecieć, ale chcę to wyciągnąć, bo faktycznie zapomnę o tym. Później przyjadę i będę się zastanawiał, co ja tu miałem zrobić. Nie, to nie ta strona, ta. Aha. Gdzieś jeszcze jeden. Ale że mijamy. Nie, to nie ta strona. Ta. O. Jamę, żem zrobił. Dobra. Nie sklejam tego, bo faktycznie nie ma czasu. Cześć, witam w poniedziałek. Nie wiem, co się dzieje, ale pierwszy raz miałem wolny weekend. Znaczy, nie pierwszy raz wolny weekend, tylko miałem wolny weekend i chyba bodajże pierwszy raz tutaj nie przyjechałem. Nic nie robiłem. No, niesamowity brak weny to pracy. Ja już sobie tutaj laserek puściłem, ustaliłem sobie płyty mniej więcej sprawdzić, czy faktycznie tak wychodzi. Jak widać, płyta to cięta pod kątem 45 stopni. Tu jest dokładnie to samo, tylko tu się troszeczkę narożnik ułamał. Kawałki, żeby sprawdzić, jak to wyjdzie. Teraz tak, jaka tu płyta powinna wyjść? Dobra, to ran tu tam trzeba przyłożyć delikatnie. No trzymaj się tym mendo. Ale nie chce się trzymać. Odhacza się. Dobra, mniej więcej. Takie 180. 183 bodajże. Aj. No te 183 to będzie na ciasno. Tylko że te 183, ono nie wejdzie mi tu za ten profil, bo jest za blisko. To nawet niepotrzebnie zrobiłem, żeby tu było luźno. Bo mówię, tu wejdzie te regips, a on tu w ogóle nie wejdzie. Ten profil trzeba przesunąć. To chodzi do... No dobra, czyli 183 to będzie za dużo. Bo zaraz coś tu połamie. 182,5 obstawiam. 182,5. Ale teoretycznie możemy to sprawdzić dokładnie. Wiem, trochę tu syf, jak zwykle zresztą, pod nogami. Powinno być wszędzie tak samo, oczywiście. Dobra, mniej więcej. Powinno być dobrze. Im będzie, pajcie, precyzyjnie to wycięte, tym będzie później mniej kombinacji przy szpachlowaniu i lepiej będą kreski wychodzić. Proste. Wiem, już to przerabiałem, taki jeden taki narożnik, gdzie była taka luka duża. Za diabła nie chciał wyjść nie chciała wyjść prosta linia później. O, a teraz się zahaczył. Niech cię diabeł weźmie. O, jeszcze lepiej, 182 wychodzi. Dobra, to takie wycinam. Tu nad okno, bo tu powinno być praktycznie to samo. Ale jeszcze kuknę. Może tu się też zahaczy.
A pomogę, żeby się zahaczyło, najwyżej coś rozwalę. Trzymaj się. Tak, 182. Dobra, teraz trzeba zrobić kąt 45 stopni. Ja używam takiego Stanleya. Nie jest to wybitne urządzenie, ponieważ bierze na raz i przy tym, że ja chcę to zrobić na ostro, dosyć ciężko to idzie i wyłamuje końcówki. Ale plus tego urządzenia jest taki, że tu wchodzą zwykłe ostrza. Nie trzeba specjalnie te takie trójkątne. Nie trzeba specjalnie zamawiać osobno żadnych ostrzy detykowanych. Wiem, że coś takiego też robili pilajką tarczową. To ucinali pod skosem, jakąś starą tarczą. I moim zdaniem ja bym miał tu jakiś stół, żeby mógł położyć i w dwójkę. To pewnie w pilajką by to o wiele lepiej szło. Najgorzej to tu zacząć. Chyba, że weźmiemy od połowy i tak zjedziemy w dół i później w drugą stronę. Ponieważ musimy... Dużo materiału na raz bierze i dlatego jest ciężko. Zacząć. No. Wcale nie jest takie proste tym zrobić. Ale jakoś idzie. Można się pokusić o zrobienie, żeby tak mocno nie brało, ale chcę, żeby było w miarę na ostro. Tu tak zostaje może z milimetr jeszcze materiału. Tak, żeby już po więcej, jak się weźmie, to zaczyna ten papier być luźny. I teraz największe pytanie, czy mi się uda to samemu przykręcić. Normalnie ja bym tego nie fazował, to ta płyta by tam odstawała od ściany, to by można było coś przykręcić i by się na tym zaparło. Aczkolwiek teraz chyba też będzie można. Czekaj, ta najwyżej się popsuje coś. Tylko co by tu przykręcić? Najlepiej by było... No jak trzeba, to nie ma takiego kawałka. Żeby oryginalna krawędź była. Kurna, troszkę mało, może pęknąć coś. A powiedzmy, że to. Im większa powierzchnia, tym większa szansa, że nic się temu nie stanie. O, ja szukam, a tu stoi. No to chyba nawet tu nie wejdzie. A jak, szkoda tego ciąć. O, tam mam kawałek. Tu też nie. No trudno, chyba pójdę po tamten. A, tu jest jeszcze. O, spróbujemy. A co tam? Przynajmniej ja się dowiem i wy się dowiecie, czy takie coś się wyda. Da. Na pewno. Nie te pkręty. Co nic nie mówi, że źle to przykręciłem. Przecież ja to powinienem przykręcić tu, z boku, pod całą płytą, a nie na środku okna. Bo wtedy mi wejdzie tylko taki kawałek płyty. No ale to w sumie zawsze coś. Dobra, spróbujemy. Najwyżej się troszeczkę rozwali narożnik. Ja se tutaj już wkręta przyszykuję. Tylko czy od razu z nią tutaj wejść? Nie no, jeszcze wkrętarkę se muszę wsadzić. Zaraz zobaczymy. Proszę Państwa, nadzwyczajny konkurs. Uda się, czy się nie uda? Coś to mi pomoże? Znając życie, pewnie nie, ale lepiej, żebym się pomylił. Że pewnie wyjdzie, że źle przykręciłem i nie pasuje mi to linii. Teraz tylko, żeby to weszło.
coś takiego. Tak, jeszcze ktoś by się przydał, żeby tam zobaczył, czy faktycznie jest dobrze. Trzeba jeszcze tu jakiś kącik złapać. Pewna, nie wiem, czy nie jest za nisko. Ja pierdzielę. Ale letka ta płyta, wam powiem. Gdzie tu idzie jakiś profil? W sumie tu. No to ja się nie chcę cholestwo przesunąć, jak potrzebuję. To fajnie, że znowu profile zaznaczyłem. Masakra. Gdzieś tu? Trafiłem. Chociaż jeszcze jeden gdzieś tu na górze. Dobra, płyta się mieści. Przydałby się jeszcze w tą stronę laser, bo nie mam pojęcia, czy to faktycznie idzie równo. Idealnie. Ale widzę, że chyba chociaż, bo tu jest przykręcone. Chyba nie będzie źle. No dobra, coś to dało. Jednak. Teraz to tu muszę zmierzyć. Tą odległość tu jeszcze załapać u góry. Sobie zrobić tu kreskę. Powkręcać, obciąć ten kawałek. I powinno być dobrze. Ja już mam zamocowane. Tak jak widać. Tu te boki właśnie z tych odpadków, tu jest ten, no, to co jest odłączenia płyt. Akurat tutaj pójdzie kątowniczek, wyjdzie dokładnie to samo, ta oryginalna krawędź zwężona. To tylko muszę ją obciąć. Od razu. Gdzie to wynieść? Niech tu stoi. Tak. Wiem, pięknie, pięknie. Już to powtarzałem nieraz. Tu leży. Tylko. W ogóle się nie pozadziejało.
Dobrze jest. Teraz tylko musisz się zastanowić, czy wpierw robię to, czy wpierw robię tu na dole. Ale chyba zrobię boki, a z tego co mi zostanie, wyrzeźbię dół i górę. Kurczę, wkręty mi się kończą. Za dużo wkręcam, ewidentnie za dużo ich tu walę. Kolejny kawałek jest, akurat udało się, że miałem taki idealnie, tylko musiałem skrócić z długości, szerokość pasowała. A tamten, tamtą część będę musiał z całej płyty wyciąć. Ej, nie łam narożnika. Kolejny kawałek prawie przycięty. Pięknie mi wyszło. Uciekło mi. Dobra, teraz muszę jego... jak on ma iść? Ta część do dołu. Tak, żebym się nie pomylił. Mhm. Mamy, a jeszcze muszę ją letko z jednej strony zwęzić. Chwila prawdy, powinna mieć luz. Żebym się nie męczył, a czy będzie miała? No niby. Miało mieć luz, a wchodzi na styk. Dobra, nie rozwal tylko. Już tego i tak nie będzie widać. Tej linii. Teraz coś sobie uświadomiłem. To oczywiście nawyki spokoju, że przecież będzie tu szpachlowane. Figa tu będzie szpachlowane. Przecież tu kafelka dojdzie do samego skosu. Na tej ścianie, która będzie pewnie zacięta pod kątem 45 stopni. Więc to łączenie i tak będzie zakryte. Jak krzywo przykleję kafelki, to i tak to nierówno wyjdzie. Dobra. Odpal się. Ale żeby już nie było, że już robię całkiem na odwal się, żeby nie było, że już robię całkiem na odwal się, no to laserek zapalimy i spróbujemy to przykręcić. Zaraz się okaże, że jest za długa. Co tu przeszkadza? Szpilki. Bo coś tak przymierzyłem i tak wyglądało, jakby była ciutkę za długa. Ale miejmy nadzieję, że nie będzie. Co ona tak tu ciasno wchodzi? Czyż miało mieć z pół centymetra luzu? Coś mi nie wyszło jak zwykle. Teraz ja połamię sam narożnik. Oho, nie pasuje. Coś mniej więcej takiego.
Kręty mam nie po tej stronie. Jak załapuję. Dobra, jest. O, mówiłem, że wszystko pod nogami. Aha, dobra. Tam profil haczy, niech to kuzi. Profil od sufitu za daleko. Aha, o teraz się nagle luz zrobił. Ja się nie przestawi, tylko tam muszę to ciąć, ten narożnik. Zawsze coś. No już się tutaj ciemno robi. Ot. Tu pod tym się chowa, ale tu ten przy ścianie, ten obrysowy wychodzi. I o niego kurczę haczy, tak mi się wydaje. Bynajmniej nie, to haczy czy nie haczy? Nie, no haczy o niego. Zaraz modyfikuję. No, udało się, można. Co da było? Można skręcać. O, niestety, strasznie powoli, ale na szczęście cały czas do przodu. Wolałbym, żeby to szybciej szło. Teściu mnie nie goni i nie idzie, nie? Ale teściu też ma inne trochę podejście do tematu. On bardzo dużo rzeczy w ogóle pierwszy raz widział i na oczy u mnie, że coś takiego się robi. Ja mówię, lepiej powoli, znaczy dłużej, a lepiej. Poskręcam wszystkie i zobaczę, co dalej. Dobra, płyty poprzykręcane. Z jednej strony myślałem, że jeszcze zrobię to okno, ale mamy godzinę już po 18. Ja i tak dzisiaj zacząłem w południe, dopiero czy tam po południu. W przerwą na tam kilka innych rzeczy niezwiązanych z remontem domu i wyszło, jak wyszło zawsze. No ale jest to zrobione. Jadę zmontować dla was jakiś film, bo znowu będę siedział to północy, ale znając życie i tak będę siedział. To trzymajcie się i na razie do następnego. Gdzieś mój piesek tam biegał za ogrodzeniem. Menda znowu uciekła. Hej.